Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Haraburda. Dzisiaj kolejny odcinek o rynku sztuki. I chciałbym podsumować dzisiaj rok 2018. Ja wiem, że już jest połowa roku 2019. Ten rok 2018 możemy przeczytać całe podsumowanie o rynku akcyjnym, na przykład na ArtInfo. Mamy bardzo ładne opracowanie, ale ja chciałem się dzisiaj zająć opracowaniem, który mówi nam o rynku aukcyjnym na świecie. Jak wyglądał rynek aukcyjny na świecie w 2018 roku? Też te opracowania trochę później się pokazują, bo na przeważnie jest to kwiecień i maj. Tutaj jest to najważniejszy taki raport, to jest zaraz przed targami w Bazylei i wtedy Art Basel i UBS Bank takie całe opracowanie publikują. Ma Art Price, ma ArtNet, tak te wszystkie największe portale informujące o rynku sztuki takie raporty przygotowywują. Ja dzisiaj na podstawie, no, głównie Art Price, chciałem pokazać, że no, my idziemy z tym samym trendem, który jest na świecie i co to najciekawszego wydarzyło się w 2018 roku na rynku sztuki. Może zacznę od rynku polskiego. Pierwsze takie przypomnienie, najdrożej sprzedany obraz w Polsce Wojciecha Fangora M39 za 4 miliony złotych, czyli z opłatami to było 4 miliony 720 tysięcy. Drugi potem obraz też pana Wojciecha Fangora M72, Roman Opałka, Wiktor Wasserli. Czyli zwróćmy uwagę, że ten top zmienił się w ciągu ostatnich paru lat. Wreszcie podążamy tym samym trendem, który jest na rynku światowym, czyli malarstwo współczesne, awangarda współczesna. To są te obrazy, które są najdrożej sprzedawane. Tak samo jak i na świecie, to też w Polsce. Dopiero mamy Tadeusza Makowskiego, piąty, Józef Brandt na szóstym miejscu, Jacek Malczewski na dziesiątym. Jeżeli chodzi o rynek globalny, rynek sztuki w 2018 roku, trzeci rok z rzędu mamy wzrost obrotów, jest to rekord, kolejny mieliśmy, 539 tysięcy sprzedanych obiektów i jeżeli patrzeć to z perspektywy historycznej, rok 2000 i 2018 jest to podwojenie ilości obiektów sprzedanych na rynku aukcyjnym. Sprzedaż, znowu rekord, 15,5 miliarda dolarów, wzrost o 4%, jeżeli chodzi o odniesienie do roku 2017. Tutaj rynek zachodni bardzo, bardzo wystrzelił do góry. Najwięcej, największa sprzedaż to jest Ameryka. Rekord wszechczasów, 5,9 miliarda dolarów, wzrost o 18% w stosunku do roku 2017. Następnie mamy Wielką Brytanię, gdzie ten wzrost jest o prawie 12%, Włochy 17%, Japonia 31%. No ale nie we wszystkich krajach ten wzrost nastąpił. Z tych takich większych rynków to powinniśmy odnotować 10% spadek obrotów na rynku francuskim oraz 12% w Chinach. Przy czym z bardzo dużego tutaj jest pułapu i to jest, staje się, trzeci rok z rzędu, kiedy te obroty na tym rynku spadają. Który artysta najwięcej tych obiektów sprzedał, bo jednak nie jest to tylko obrazy olejne, ale są to też i ceramika, i gwasze, i w ogóle różne rysunki. Najwięcej, to jest 3390 prac zostało sprzedanych Pabla Picassa za ogólną kwotę 744,4 miliona dolarów.
Także jest to absolutny znowu rekord. Jeżeli tutaj zobaczymy tą selekcję, którą przygotowałem na temat innych artystów, którzy największych mają sprzedaż w 2018 roku. Jest to Roy Lichtenstein, George Kondo. Co jest ciekawe, ten Kaus tutaj na trzecim miejscu. Jest to street artowiec, którego trochę później będę na jego temat mówił. Jego ceny wystrzeliły do góry w 2018 roku i jeżeli brane były estymacje, te estymacje po 10, 15, 20-krotnie były przebijane i jest to jeden z kierunków, o którym powinniśmy zwrócić uwagę. My tak trochę jesteśmy opóźnieni, jeżeli chodzi o rynki zachodnie. Bardzo duże zainteresowanie jest w ogóle street artem, ale nie malarstwem street artowym na budynkach, tylko ich malarstwem na głównie olej czy akryl na obrazach. I te obrazy to już są miliony, dziesiątki milionów dolarów niektórych artystów, nie mówiąc oczywiście o Banksym, nie mówiąc oczywiście, to już lata 80., to jeszcze był Basquiat, oczywiście też, który był tym artystą ulicy, ale znowu bardzo duże jest tym zainteresowanie. Także u nas, jeżeli na aukcjach, zwróćmy uwagę, te obrazy naszych artystów, którzy, niektórzy z nich są rozpoznawani na całym świecie. W antologii światowego street artu znajdują się polskie nazwiska i obrazy tych artystów ciągle można po 1000 do 2000 zł kupić. Także prosiłbym może zwrócić uwagę na te nazwiska. Może to być też kolejny taki boom nastąpić na pracę tych artystów. Jeżeli chodzi o akcje, to największym wydarzeniem 2018 roku była przecena akcji drugiego największego domu aukcyjnego Sotheby, kiedy ich cena spadła o 10% po ogłoszeniu wyników za pierwszy kwartał 2018 roku. Dlaczego? Rekordowa sprzedaż, rekordowe obroty. Tam oni sprzedali i za 150 milionów Modiglianiego. Spodziewany był bardzo dobry wynik, a naraz się okazało, że ich wynik jest o 23% gorszy niż w roku 2017. Tutaj dom aukcyjny się tłumaczył tym, że jednak ich polityka gwarancyjna cen bardzo uderzyła nich w 2018 roku. Tak dla wyjaśnienia, o co tutaj chodzi. Jeżeli nasze domy aukcyjne jeszcze tego nie stosują, na dużą skalę jest to w te duże, największe domy aukcyjne światowe to robią, że jeżeli przynoszą Państwo pracę do domu aukcyjnego, oni gwarantują jakąś cenę. Jeżeli ta cena na aukcji nie jest otrzymana, to dom aukcyjny sam zakupuje tę pracę. No nasza, wiemy, Desa Unicum na przykład kupuje pracę, ale no czy też to, co wiem, niektóre nawet mniejsze domy aukcyjne kupują do swoich zbiorów dużo prac i mają ich dziesiątki, nawet setki. Także nie będę, może na innym programie na ten temat powiem Państwu trochę więcej, ale przez to, że tych cen gwarantowanych jednak nie otrzymali, musieli dużo tych prac zakupić. Także ten wynik był o wiele gorszy niż się rynek spodziewał. Centrum handlu to jest ciągle Nowy Jork. Nowy Jork. Jeżeli weźmiemy ceny najbardziej, czyli najwyżej sprzedanych obrazów na świecie, pierwszych 9 miejsc to jest Nowy Jork. I kto najwięcej się sprzedaje? Ciągle Picasso, ciągle Basquiat i Monet. Także te nazwiska to są te, które gwarantują ciągle dobrą sprzedaż, dobre obroty i dobre zyski. Jeżeli chodzi o geograficzną tą dystrybucję sprzedaży, to zwróćmy uwagę, że mamy Stany Zjednoczone 38% ogólnej sprzedaży.
Chiny wyprzedziły w 2018 roku Wielką Brytanię. Także tutaj tak to na zmianę jest, prawdopodobnie teraz już jest znowu, że Wielka Brytania jest na drugim miejscu, ale to głównie dlatego, że Wielka Brytania jednak jest tym centrum sprzedaży sztuki dawnej. Tutaj ci Old Masters, to ciągle Londyn ma, dzierży pierwsze miejsce. Także trochę tak na zmianę jest Chiny, Wielka Brytania, ale to dla rynku jest też ważny sygnał, że jeżeli chcemy sprzedawać swoje obrazy, nie musimy ich wieźć do Londynu, tylko może Szanghaj, może Hongkong, może Seul. Także to też powiedzmy, no nie Chiny, ale w Korei tak samo bardzo dobrze prace się sprzedają. Jeżeli weźmiemy indeks, który Art Price pokazuje, możemy zwrócić uwagę, że tak naprawdę jest to taka trochę wygląda ten wykres jak brzeszczot piły. Czyli trochę do góry, trochę na dół, trochę do góry, trochę na dół. I tak ten 2016, 17 rok i 18 to mamy ogólnie ceny. Czyli ogólnie, jeżeli byśmy wzięli wszystkie, cały rynek sztuki, to ani te ceny ogólnie nie spadają, ani za bardzo nie rosną. Jeżeli chodzi o domy aukcyjne, ciągle rekord za rekordem, Christie's prawie 5 miliardów obrotu, ponad 16 tysięcy sprzedanych prac, na drugim miejscu Sotheby's na 15 domów aukcyjnych, proszę zwrócić uwagę, ciągle Chiny, 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 Chiny. Także tak chyba 10 tych domów aukcyjnych w pierwszej 15 to już są z Chin, także one w dużej mierze można się spodziewać w następnych latach będą opanowywać rynek, chociaż daleko im, oczywiście do Christie's i Sotheby's, bo tutaj jest 5-6 miliardów, a te chińskie domy aukcyjne to jest w granicach 200-300 milionów ciągle mają obrotu. Ale co jest bardzo ciekawe i na co chciałbym zwrócić Państwu uwagę. Oczywiście prasa najbardziej o czym pisze? Najbardziej pisze przez cały czas o tych rekordach. Ale tylko 4% ogółu sprzedanych prac to były prace, które miały cenę ponad 50 tysięcy dolarów. Poniżej 1000 dolarów sprzedało się 52% prac. Poniżej 5000 dolarów to jest 79% prac. Czyli tak, no, pensja czy dwie pensje no, w Stanach Zjednoczonych to jest 180% prac sprzedanych na rynku sztuki. Także nie jest to tak, że potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy, żeby budować tą naszą kolekcję, że jest to ogromne setki czy miliony dolarów, które musimy wydać, żeby jakąś ciekawą pracę otrzymać. Dlatego, że bardzo dużo tych prac, jeżeli na przykład jesteśmy zainteresowani Picasso pracą, no to oczywiście nie musi być to olej. Bardzo dużo jest ciekawych jego grafik na rynku, które nawet ostatnio na aukcjach właśnie były. Dzisiaj byłem też u pana Krajewskiego, który pokazywał mi pracę i tam była chyba cena coś 2 czy 2,5 tysiąca złotych. Także naprawdę, naprawdę można mieć nazwiska, jeżeli chcemy mieć nazwiska na bardzo dobrym poziomie i można te prace kupować w zupełnie przyzwoitych cenach. To samo jeżeli chodzi o rzeźby, 73% rzeźb jest poniżej 5000 dolarów, 83% rysunków i 90% grafik. To są ceny w granicach 1000-2000 dolarów. Tutaj chciałem na to zwrócić uwagę, tą też dystrybucję tej sztuki. Jeżeli weźmiemy opracowanie rynku polskiego, to
to malarstwo stanowi chyba tam 80% sprzedaży. Jednak my ciągle malarstwo jak malarstwo, to olej, jak już jest akryl, to już jest co najmniej dwa razy tańszy i tak mniej więcej ta sprzedaż wygląda. Zwróćmy uwagę na rynek światowy. Sprzedaży obrazów to jest 40%, grafiki 22%, rysunki 21%. Fotografia 4%. Ciągle tak samo, ten rynek tak samo mało jest rozwinięty jak rynek polski, ale na co chciałem zwrócić uwagę? Właśnie rysunki i grafiki. Ale grafika mi chodzi artystyczna, czyli w klęsk kwadruk, czy grafiki wypukłe, może przygotuję dla Państwa specjalny program na ten temat, żeby umieć też rozpoznawać techniki graficzne. Jest to bardzo ciekawe, a jeżeli chodzi o grafiki, mamy jednych z najlepszych grafików na świecie. Teraz niedługo też będzie bardzo ciekawa aukcja plakatu polskich artystów, grafików. To chyba większość z Państwa wie, że te plakaty, to mamy najlepsze na świecie i naprawdę za paręset złotych te plakaty można kupić. I co, na co chciałem właśnie zwrócić uwagę? Tych grafiki 22% i rysunki 21%. W Polsce, jeżeli Państwo zobaczą na aukcji rysunki, najprzeważniej są to jednak ciągle spady, dlatego że kolekcjonerzy nie kupują tych prac. Może też dlatego, że oleje czy akryle są bardzo tanie, a już nie mówiąc o innych technikach, jak na przykład gwasz czy właśnie akwarele, które można już za parę tysięcy złotych kupić bardzo dobrych artystów. Jakie są takie najważniejsze wydarzenia 2018 roku? Pierwsza to była sprzedaż kolekcji Rockefellerów. Dawida i Peggy Rockefeller wyprzedawali swoją kolekcję, pracę Picassa, Moneta, Bonarda, Basquiata, Matisa, wszystkie te prace po 2, 3, tam 5 były na tej aukcji. Oczywiście rekordy, między innymi Moneta, lilie wodne sprzedane za 85 milionów, odaliska Matisa za 81 milionów. Było to największe wydarzenie pierwszej połowy 2018 roku i rekordowa sprzedaż obrazu Picassa za 115 milionów. Była to praca, która, no to już lata, bo ponad 50, prawie 60 lat rodzina Rockefellerów miała w swoim posiadaniu, dlatego że na początku lat 60. ta praca została zakupiona za $1 milion i sprzedana za 150 milionów. Także no dość ciekawe przebicie oczywiście. Kto jeszcze, na co chciałem zwrócić uwagę, David Hockney. Artysta, który jest najdrożej sprzedającym się żyjącym artystą na świecie. Rekord właśnie w 2018 roku. Praca, portret artysty sprzedany za 90,3 miliona dolarów i tutaj pobił stary rekord z 2013 roku Jeffa Koonsa, tego pieska. To jest tytuł, było Balloon Dog i ta praca od 2013 roku była tym tą rekordową. Teraz David Hockney jest tym artystą, którego prace najdrożej sprzedają się na świecie. 10 największych wzrostów w 2018 roku to jest japoński artysta, nie chcę przekręcić nazwiska Tsoguharu, który z estymacji 1 milion
1 700 000, 1 200 000, 1 700 000 około została przebita praca na 9 336 000. Lukasa Cranacha, portret Johna Frederica, który miał estymację 1 200 000 i sprzedany za prawie 8 milionów. No i Pablo Picasso, którego jedna z prac 1907 roku została z estymacji 1 1,5 miliona, została sprzedana za ponad 6 milionów dolarów. Co jeszcze było ciekawe? Pewno słyszeli Państwo o wybryku artysty anonimowego Banksy, street artowiec, który maluje na ulicy, na ścianach różne ciekawe obiekty, obrazy i pojawiają się one na rynku sztuki. Później ciągle tak dokładnie nie wiadomo, jak ten artysta i wygląda i naprawdę jak się nazywa. Tutaj jego pracę w 2018 roku, zwróćmy uwagę, sprzedaż prawie za 16 milionów, ale o co mi chodzi? Dziewczynka z balonem. To była aukcja, która odbyła się też w połowie 2018 roku i zwróćmy tutaj uwagę na to, artysta pod tym obrazem zamontował zniszczarkę do papieru i w tym momencie, kiedy aukcja się skończyła, cena tej pracy została wylicytowana za 1 400 000 dolarów. Ta niszczarka się włączyła i obraz został zniszczony. To znaczy mamy te paski. Ten, który ten obraz kupił, to tak naprawdę się okazało, nie był tym zbyt zawiedzionym, dlatego że ma już oferty za kilkanaście milionów, zdaje się, dolarów, to co słyszałem, za tą pracę, tylko dlatego, że coś takiego się wydarzyło. Cały świat o tym oglądał i mówił, także to jest jeden z tych wybryków, o którym się mówi i który zaistniał w 2018 roku. Druga sprawa, taka ciekawa, to jest praca, która została namalowana przez program komputerowy. Trzech Francuzów, jeden artysta malarz, jeden inżynier i przedsiębiorca, trzech kolegów wykorzystali sztuczną inteligencję, aby wziąć i namalować obraz. Obraz nazywa się Edmond de Bellamy i został przy estymacji 7 000 000 dolarów, został sprzedany za 432 tysiące dolarów. No jak widać, nie jest to najciekawszy obraz. Chodzi tutaj o sam fakt, oczywiście, obrazu namalowanego przez program. Wykorzystanie tutaj właśnie sztucznej inteligencji do malowania obrazów. Po raz pierwszy coś takiego było. Po raz pierwszy się na aukcji też taki obraz pokazał. Także jest to kolejna rzecz, którą będziemy pamiętać, kiedy będziemy wspominać rok 2018. Tych obrazów będzie więcej, bo jak widzimy, tutaj ci trzej artyści zrobili tutaj całą rodzinę Bellamy i po kolei to jest ten ostatni tutaj pan, który został sprzedany. Mamy jeszcze 10 osób i pewno co najmniej taką cenę te obrazy otrzymają. Także świetny pomysł, który pewno przyniesie ładnych parę milionów dolarów tym młodym francuskim panom. Sama aukcja odbyła się oczywiście w Nowym Jorku. Ale też było trochę zawodu, bo nie wszystkie prace się sprzedały. Może też było to tak, że trochę ceny wywoławcze były za duże. Na pierwszym miejscu praca Pabla Picassa, duży zawód był w Christie's, kiedy 15 maja przy estymacji około 22-28 milionów dolarów nie sprzedał się, nie było żadnego tutaj, nikt nie wykazał zainteresowania tą pracą, czy Giacomettiego
tak samo i Gerharda Richtera pracy były dwie. Ale kolejny rekord, jeżeli chodzi o malarstwo trochę starsze, to są lata 20, dokładnie to jest 1916 roku, Supremist Composition, czyli mamy Kazimierza Malewicza i to jest obraz, który został sprzedany za 85,8 miliona dolarów. Ostatni raz ten obraz na aukcji pojawił się 10 lat wcześniej, w 2008 roku, kiedy został kupiony. Akurat to była długa walka rodziny spadkobierców Malewiczów, którzy ten obraz odzyskali w 2008 roku i od razu na aukcji go wystawili. Został sprzedany za 60 milionów, teraz jak widać ponad 40% drożej, także bardzo dobra cena i to jest znowu rekordowa cena, jeżeli chodzi rekordowe ceny, jeżeli chodzi o malarstwo abstrakcyjne, już nie mówiąc o konstrukcjonizm, czy tam o, tutaj głównie chodzi o suprematyzm. I tu co jeszcze? Aha, przepraszam. Najbardziej, no jeszcze powinienem chwilę może powiedzieć, że no ja najbardziej jestem zainteresowany tym powiedzmy sztuką współczesną, ale też ta sztuka starych mistrzów dobrze się sprzedawała. Lukas Cranach, czy Bruegel, czy włoscy malarze XV-XVI wieku bardzo dobrze się sprzedawali. Przy czym jest tak, że tą palmę pierwszeństwa ciągle dzierży Europa i Londyn. Tutaj zwróćmy uwagę na przykład portret Mary Księżniczki Królewskiej, który obraz został kupiony w 1989 roku w Christie's w Londynie za 778 tysięcy, a jest, sprzedał się o tutaj na siódmym miejscu za 7,5 miliona dolarów. Także co jest ważne może, to jest to, że te obrazy starych mistrzów dalej też się dobrze sprzedają, ale żeby otrzymać ten zwrot w granicach 8-10%, musimy czekać 15-20 lat, jeżeli chodzi o malarstwo współczesne, już te oczekiwanie na dobry zwrot z inwestycji spada do 5-7, a niektórych artystów nawet do 3 lat. Także jeszcze raz zapraszam bardzo, bardzo Państwa do obserwowania, co się dzieje na rynku sztuki. Nigdy nie wiemy, kiedy zaczniemy inwestować na tym rynku, czy dla samej tylko przyjemności, czy z punktu jakiejś dywersyfikacji naszego portfela. Jeżeli chcielibyśmy inwestować, to pamiętajmy, że powinniśmy się najpierw dobrze zaznajomić z tym rynkiem, także jest to około roku, powiedzmy 6 miesięcy do pół roku, kiedy ten rynek powinniśmy obserwować. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.